Cześć wszystkim, dzisiaj na temat Unii Europejskiej, a dokładnie państw, które są w Europie. Co dalej z Unią Europejską? Czy Unia Europejska będzie istnieć? Czy się rozpadnie? Na temat wewnętrznych kryzysów. Co mówią przepowiednie na temat Unii Europejskiej? Co myśli tak naprawdę na temat przyszłości Unii Europejskiej znany jasnowidz Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Czuchowa? Ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, no to jest ona oczywista. Unia Europejska się rozpadnie, nie ma tak naprawdę innej opcji. O tym praktycznie wskazują wszystkie znaki na niebie i na ziemi. Mówił także o tym tutaj jasnowidz Krzysztof Jackowski, że tutaj Unia Europejska rozpadnie się, że jest w permanentnym praktycznie kryzysie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Unię Europejską, no to trzeba pamiętać, że Unię Europejską tworzą poszczególne państwa. W tych państwach dzieje się źle. Jak się dzieje źle w tych państwach, no to politycy, przywódcy myślą o tym, żeby poprawić swoje słupki sondażowe, a nie myślą o dobru tutaj wspólnoty. Tak, widzimy, że jest podział praktycznie w Unii Europejskiej, można by powiedzieć, na kilka tutaj Unii Europejskiej. Kiedyś, czy media cały czas stosują taki podział Unia dwóch prędkości, tak, i to w taki piękny podział, że Unia szybciej państw rozwijających się i Unia państw wolniej się rozwijających. No to jest taki proces, który wszędzie występuje, tak? Nawet jak jest rodzeństwo w domu, to jedno z rodzeństwa szybciej się rozwija, szybciej się uczy, łatwiej łapie. Inne gorzej, tak? Jak mamy samochody, no to można powiedzieć, że są różne samochody, tak? Są samochody szybsze i wolniejsze, no to o niczym nie świadczy. Natomiast podział jest inny, tak? Podział jest taki, że tutaj jeśli chodzi o państwa europejskie, na te państwa, które tutaj chcą wyjść z Unii Europejskiej, a tego publicznie nie mówią, i na te państwa, które chcą zostać w tej Unii Europejskiej, tak? Tak na przykład Wielka Brytania, która wyszła z Unii Europejskiej, co ciekawe, zachowała sobie wszelkie tutaj te możliwości, przywileje ekonomiczne, natomiast oni sobie wyszli z Unii Europejskiej. No to jest fajne, tak? Czyli praktycznie zjeść ciastko i dalej mieć to ciastko. Tak, oni wyszli z Unii Europejskiej, a tylko dlatego zachowali te przywileje, bo gdyby to na przykład Polska wyszła z Unii Europejskiej, to nikt by nie był zainteresowany, nawet pies z kulawą nogą nie był zainteresowany Polską. Natomiast jak Wielka Brytania wyszła, no to tak, bo tam jest przecież City, stolica finansowa, wymiana gospodarcza, tam są wszystkie firmy świata, wszystkie koncerny, banki i tak dalej. I taki bufor tak naprawdę stanowi Wielka Brytania, jeśli chodzi o Europę. Natomiast Europa pogrożona tak naprawdę jest w kryzysie. Najgorsze dla Unii Europejskiej jest jedna rzecz, a więc taki maraz urzędników, którzy nie potrafią nic zrobić tej Unii Europejskiej, tylko robią jakby tutaj ustawy, no chociażby akt, które uderza bardzo mocno w społeczeństwo, natomiast nie robią tak naprawdę tutaj takich rzeczy, które mogą być dla społeczeństwa. Zamiast pomóc temu społeczeństwu, to można powiedzieć, że tutaj podcinają gałąź, co w konsekwencji jakby ludzie w poszczególnych państwach źle odczytują, tak? No, spotkaliście się z jakąkolwiek decyzją ze strony Unii Europejskiej, która wam pomogła, była dla was dobra? No raczej nie. Chyba jest jedna taka decyzja, to jest wprowadzenie telefonów komórkowych i ładowarki na USB. To znaczy wcześniej po prostu wszystkie telefony, każdy telefon miał inną ładowarkę, teraz muszą być te telefony ładowane na wejście USB, tak? No to może jedyne jest tutaj udogodnienie, że nie potrzeba kupować dodatkowego kabla, żeby łączyć się z telefon z komputerem. No ale to jest jakiś marginalny, nie wiadomo, czy to nie było narzucone tutaj przez producentów sprzętu. Więc Unia tak naprawdę jest w kryzysie. Unia nie potrafi sobie poradzić z uchodźcami. Państwa w Unii mają problemy. Niemcy mają problemy z uchodźcami. Francja może nie ma takiego dużego problemu z uchodźcami. Jedyny problem tam ma w Calais, tak, w tym porcie. Natomiast ma problem tak naprawdę z tożsamością Francji, a więc ci Francuzi nie czują się tutaj zasymilowani, nie czują się, pewna grupa społeczna nie czuje się rodowitymi Francuzami. Jeżeli robią sobie zdjęcie z prezydentem, z zwierzchnikiem ich państwa i pokazują fuck you, pokazują znak szatana, no to takie zdjęcie po prostu szybko biega media. Takiej rzeczy nie ma w Stanach Zjednoczonych, czy w innych miejscach na świecie, pomimo tego, że tutaj oczywiście mogą być różne sympatie polityczne, czy lubić jakiegoś polityka, czy też nie, ale zawsze jest przywódca danego państwa.
Także Unia tak naprawdę jest w rozsypce. Potrzebny tylko jest taki mały ruch, który pociągnie, czy po prostu położy to domino. Jaki to będzie ruch, to nie wiadomo, dobra sprawa, co spowoduje, że ta po prostu Unia Europejska rozpadnie się, tak? Rozpadnie się. To jest sytuacja bierna. Urzędnicy, którzy są w Unii Europejskiej, oni patrzą tylko na siebie, tak? Patrzą zachować tak naprawdę swoje stołki, bardzo dobre apanaże, pieniądze, tutaj świadczenia. Natomiast nie są zainteresowani realnymi problemami. W przypadku ACTA była sytuacja, że jedna z posłanek mówiła, że dostała w ciągu doby kilkadziesiąt tysięcy maili tak na swoją skrzynkę pocztową w sprawie właśnie protestu, w sprawie ACTA. No ale widać dalej, nic tutaj Unia Europejska nie zrobiła w tym, bo ostatecznie praktycznie to ACTA zostało klepnięte. Natomiast rzeczywiście jakby obywatele państw Unii Europejskiej nie odczuwają istnienia Unii Europejskiej. No tylko zobaczmy, gdyby na przykład doszło do referendum, no na pewno kolejne państwa by się wyłączyły, tak? Wyłączyłyby się jeśli chodzi właśnie o tutaj, gdyby było pytanie o to, czy pozostać w Unii Europejskiej. Zupełnie inaczej Unia Europejska wyglądała jeszcze 10-20 lat temu, a zupełnie inaczej wygląda już dzisiaj, tak? To już jest tak naprawdę Unia poszczególnych państw, i silnych państw, i mocnych. No i ta Unia, przywódcy tej Unii Europejskiej kłócą się między sobą, nie mówią jednym głosem, więc jest to daleko, daleko po prostu od tego, jakie było założenie na samym początku, tak? To była jeszcze wspólnota gospodarcza, wspólnota wydobycia węgla i tak dalej. Natomiast to jest zupełnie wszystko dalekie od ideału. I to powoduje, że Unia osłabia się. Unia w tym kryzysie, w tych wewnętrznych tak naprawdę kłótniach osłabia się, gdzie inne mocarstwa duże, takie jak Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, mówią jednym głosem. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Tam mamy sytuację, gdzie startuje dwóch kandydatów na prezydenta i załóżmy wygrywa jeden prezydent, tak? Załóżmy tutaj wygrywa Trump. I Trump później bierze sobie na wiceprezydenta Hillary Clinton. No, w Unii Europejskiej czy w Polsce to jest w ogóle do pomyślenia, tak, że na przykład tutaj, nie wiem, Jarosław Kaczyński zwycięża wybory, zostaje premierem, a jego doradcą zostaje Donald Tusk, a po wicepremier zostaje Donald Tusk. No i właśnie tym pozostałe mocarstwa państwa zwyciężają, tak, tak jak Stany Zjednoczone, Rosja czy też Chiny. Słyszeliście kiedykolwiek o konflikcie w Chinach, że na przykład doszło tam do jakiegoś puczu, do niesnasek, a właśnie w Unii Europejskiej cały czas do tego dochodzi, tak, do niesnasek, do kłótni, zamiast ta Unia Europejska być skonsolidowana, bronić interesów poszczególnych państw, no to Unia topnieje praktycznie w tych konfliktach, tak, w tych konfliktach. Kwestia uchodźców, a więc tutaj nierozstrzygnięcie tej sprawy, kwestia ACTA, nierozstrzygnięcie tej kwestii, tak? Kwestia Ukrainy, nie potrafi Unia Europejska tutaj opowiedzieć się jednakowo, tak? Cały czas jest zapraszany przywódca Ukrainy na wszystkie spotkania Unii Europejskiej, poklepywany po plecach, ale nic nie potrafią dalej zrobić. Czyli co tak naprawdę, czekać, aż Rosja zaatakuje, zajmie całą Ukrainę, później zaatakuje Polskę, a dopiero się obudzi Unia Europejska, jak podejdzie pod granicę polsko-niemiecką. No więc tutaj jest bierna, tak? Bierna i Unia Europejska bardzo długo mielą te tryby, te wszystko, jeśli chodzi narzucenie pewnych tutaj rozwiązań, jurysdykcji swojej sądowej poszczególnym państwom, tak? Teraz w Polsce może dojść do zupełnie kuriozalnej sytuacji, tak? Państwo polskie ustala tutaj prawo swoje, a Unia Europejska chce coś im narzucić, coś innego, tak? Czyli co, Unia Europejska wyśle kuratora do Polski, który będzie zarządzał Polską. No zupełnie po prostu absurdalne rzeczy. Ale tak to właśnie jest. Zobaczmy sobie kolejna kwestia, a więc wprowadzenie euro tylko w niektórych państwach. Dlaczego w Polsce nie wprowadzono? Bo co? Bo Polska jest słaba, nie liczy się, bo Polska by osłabiła wartość euro. No to czyli tak naprawdę mamy podział w tej Unii, tak? No, czy w Stanach Zjednoczonych jest tak, że na przykład w jednym stanie obowiązuje dolar, a w drugim obowiązuje jakaś inna waluta? No nie ma tak, tak? Czy w Chinach jest tak, że w jakimś regionie obowiązuje jedna waluta, a w innym inna waluta? Nie ma tak, tak? Oczywiście może być tolerowana też inna waluta, ale nie ma takiej rzeczy jak to w Unii Europejskiej. Także Unia Europejska miała być przeciwwagą do tych dużych mocarstw. Oczywiście no, trzeba tu odróżnić, bo Unia Europejska i NATO, tak? Unia Europejska, no, to wspólnota państw, to bardziej NATO miało być takim sojuszem tych państw. Natomiast no, to się wszystko zazębia tak naprawdę, i Unia Europejska i NATO. Natomiast Unia jest słaba. Unia jest słaba w tym,
O tym mówią też przepowiednie, nie potrafi reagować, jeśli chodzi o sytuację, która ma miejsce, o konflikt na Bliskim Wschodzie. Przecież chociażby tutaj Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz Czuchowa, mówił o tym, że ten konflikt mający miejsce w Syrii, ISIS, może po prostu opuścić ISIS Syrię i przenieść się do Europy, i tutaj będą zamachy po prostu w Europie. No jakby Unia Europejska w żaden sposób się w to nie angażuje, tak? Tam jest taka poprawna polityka, dyplomacja, nic nie powiedzą, nic nie skrytykują, no ale to trzeba walczyć, tak? No, czy Chiny po prostu, czy Stany Zjednoczone walczą o swoje interesy? Trump jest w stanie dać dekret, którym, na podstawie którego nie opłaca się na przykład sprowadzanie tutaj pewnych surowców do Stanów, tak? Że cła są bardzo wysokie, czyli potrafi dbać o swoje własne interesy, radykalnie dbać o interesy. Oczywiście radykalnie to nie znaczy, że dyktaturę wprowadza, tak? Natomiast Unia Europejska to tylko tutaj zlepek urzędników, którzy pobierają potężne pieniądze, tak, no, oczywiście działają, tak, bardzo dobrze w niektórych kwestiach, natomiast jest to za mało po prostu do tego, co mogłaby robić Unia Europejska na arenie międzynarodowej, tak, na arenie międzynarodowej. Chociażby tutaj Wielka Brytania, a więc zostawienie Wielkiej Brytanii tych wszystkich korzyści finansowych. Ja mogę zrobić kiedyś taki filmik na temat właśnie tych korzyści finansowych, jakie ma Wielka Brytania, bo to jest zupełnie kuriozalna sytuacja. Z jednej strony zostali wyrzuceni z Unii Europejskiej, ale zachowali wszystkie po prostu możliwości, wszystkie te udogodnienia, takie jak mieli praktycznie w Unii Europejskiej. No to rzecz niebywała. No tak każdy by chciał, tak? Albo nie chodzić do pracy, a pobierać wynagrodzenie. No to jest świetna sprawa, tak? No nie, oczywiście jest to metafora, nie mówię, że tak jest w przypadku Wielkiej Brytanii, tak, ale oni rzeczywiście, no, teoretycznie jak wyszli z Unii Europejskiej, to powinni mieć więcej tutaj, te przepisy powinny się pozmieniać, powinny być bardziej niekorzystne dla Wielkiej Brytanii, a nic się praktycznie nie zmieniło w tych przepisach, tak. Niekorzystne są przepisy dla zwykłych ludzi, którzy chcą podróżować między Wielką Brytanią a krajami należącymi do Unii Europejskiej. To wszystko na dzisiaj, napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!